this many cars, there's always a chance of an incident on the first corner. Take care. Dobra, powodzenia, Seba. No, wzajemnie. A, formujące. Kurde, ja się już szykowałem do startu. Ja tak samo. I walnął ten, szaku. Olka. Mnie też ktoś walnął. Geniusz jakiś. No i już, kurde, no co za geniusz. Hopie. Żeby to nawet na formującym nie być w stanie kuźwa jechać normalnie, no to to już jest hit. Witam serdecznie wszystkich widzów zgromadzonych na Twitchu oraz na YouTubach. Siemaneczko. Ja też witam. Dobra. Dobrze są dogrzane. A to ty sobie jedziesz okrążenie formujące? No tak. Kurde, lajcik masz, a ja startuję, kurde, na zimno. Dobrze, nie na mokro. Mokro będę miał, jak nie pójdę do kibelka za chwilę. Dobra, powodzonka. Wzajemnie, wzajemnie. Proszę, tylko żeby bez daj bomby. Tutaj co drugi ma lagi, no bez kitu. Ja pierdziele, co za geniusze. Co oni tu robią? O, nieźle. To się pobawili. W środku stawki to był młyn totalny, ty. Jesteś uszkodzony? Nie. Cudem uszłem z życiem. Ale to dobra, no mam okazję dogrzać oponki trochę. Mam takie sobie okrążenie formujące teraz. Jak ja nie lubię tego zakrętu, to...
Który jesteś? Drugi. Kurde, jak ja chcę tego Krajzolka minąć. Gość ma takie lagi. Lata mi po całym torze. Strasznie mnie dekoncentruje ten gość przede mną. Za tobą jest Mercedes? Tak. Strasznie wolno jadą. Dwóch się wysadziło. Już ósme miejsce. Mercedes też zaliczył loty. Tutaj softy na Hiszpanię, to ile okrążeń? Nie mam pojęcia. Według tabelki pisało, że 7. A, softy, 11. Bo ty będziesz miał 10, bo ty kwalifikacje jechałeś na tych. Ja mam 11, bo mam świeżutki komplet. To znaczy już nie jest taki świeży, no, ale był. To na medach, na którym zjeżdżać? Czekaj, aha, czekaj, ty mówisz o softach. A kurde, mylimy się to. Softy mi pokazywało na tabelce, że 7 okrążeń wytrzymuję. 7-8. Także zmieniał strategię. Medy, że wytrzymują 10-11.
Na 10 zjadę. No, ja pojadę na 11. Co się stało? To jest okazja do zaoszczędzenia energii. Dokładnie. No tutaj ktoś w ścianie. Michael Myers. Kurde, na tym wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa, że mi no odrobił do gościa przede mną. Jakim cudem jestem czwarty? Aha, bo pierwsze zjazdy do boksu już się zaczęły. No, żółta flaga. Co on tu kurwa robi? Shit. Najechałem sobie na tarkę śmierci na tym torze. Kurwa, sorry koleś. Dostałem 5 sekund kary. Mi się nieprzyjemnie jeździ na tym torze, to jest masakra. Ile trwa boks?
No skąd ja to mam wiedzieć? Różnie no, na torach różnie to wygląda. No ale tutaj chodzi mi w sensie na... No nie mam pojęcia, nie liczyłem tego. A zjeżdżasz już do boksu? No na tym, za, no już 10 zaczynam i na tym zabędę. A ty jesteś wystarczająco daleko ode mnie, to podwójny pit stop zrobimy. Fatalnie mi się jeździ na tym torze. To jest po prostu porażka jakaś. A wjechałem przed tym Kacperkiem. Jestem liderem. Fajnie. Aha, mam jeszcze 5 sekund kary. Kto? Ty. No bo 5 sekund mnie w pit stopie przetrzymali, nie? W boksie. Strzepnąłem rekord w drugim sektorze. Dobra, jestem uszkodzony. Pięknie.
Jest tor, który mi wyraźnie nie siedzi, no. Po prostu. W sensie moja 10. pozycja nie wydaje się być zagrożona. A ten tu, ten drugi Mercedes to sobie jaja jakieś robi, ty. Gdyby nie ten spin, to miejsce w pierwszej piątce bym mógł walczyć. Tak to... Dupka zbita. Nie ma żadnych kar. Jadę od 13 okrążenia z uszkodzonym skrzydłem. Siemanko, chudy.
Tak, to jest liga online, ale to jest taki no. Dwa wyścigi testowe najpierw w lidze. Na razie to jest pierwszy właśnie z tych dwóch wyścigów, za chwilę będzie drugi. Kurde, masakra w tym, na tym torze, jak ja nie cierpię Hiszpanii. No i pięknie. Wygrałeś? Pięknie. Gratulacje. Ja tu się męczę, kuźwa, przez resztę wyścigu. 5,5 sekundy przewagi prawie. Miałeś też przewagę strategiczną, nie? Się na medach wystartował. I po prostu ten tor nie leży całkowicie. Zresztą widać po mojej jeździe. Od 13 okrążenia ja uszkodzony jadę. I tak dobrze, że 9 miejsce. Ale szansa na pierwszą piątkę była i to bardzo realna. Na pierwszą piątkę spokojnie była szansa. Ile miałeś jakąś karę po tych 5 sekund? Ja miałem 5 sekund, bo żem tam Kasperkowi zajął drogę, jak mnie obróciło, wiesz? No, ale wjechałem do boksu, no to tą karę 5 sekund mi od razu ściągli w boksie, nie? No wiem. Pięknie. Już teraz ten. Wszyscy na Discordzie. Ja Kasperkowi mam po części zdupczyłem szansę na zwycięstwo, jak tak teraz patrzę. Za szybko do kibla bym poszedł, jakby się udało. Zaraz banda.
Zdążę. Dobra, nie zdążyłem. Co, nie zdążyłeś do kibla? Nie zdążyłem. Chudy Janek, to są wyścigi testowe, a nie testowe, czyli już te wyścigi ogólne będą za tydzień. Od przyszłego tygodnia zacznie się liga. Sobota o godzinie 18. A dzisiaj już nie będę jechał tak normalnie wyścigów. Dobra, już jestem. No luzik. Oho, och, to tak jak wczoraj. A na wyścig? No to fajnie. Ty zaś nie ma przycisków, kurde, akceptacji. Jak jest? Ty, ja nie mogę w ogóle setupu wybrać. Lol. Dobra, idziemy. No to pięknie, wszystko w chuj w dupę szczelił. Z deszczem to ja sobie mogę. Ja się tam z deszczem ten, ale... Tak jak wczoraj, dlaczego? Ja tam z deszczem nie mam większych problemów, tylko setupu teraz nie mam. Nie mogłem w ogóle go wgrać. Akurat tyle, co ja się najeździłem w deszczu na Wielkiej Brytanii, to... A ja właśnie nie, nawet nie mam setupu na deszcz, także. Wiesz, no ja setupu na deszcz też nie mam. A będę daleko tutaj w tym wyścigu. Teraz te eski. On dobrze przejechane. Mam rekord w drugim sektorze, lol. Mówi, że forma jest od VRL. Pewnie. Lol, wygrałem. A Kacperek? Ja czwarty byłem. Kurde, ten brak setupu. Siąty Kacperek dopiero. I tu taką przewagę miałem nawet pół sekundy. Teraz proszę, bez dajw bombów, bez, bo to będzie hit, tak jak wczoraj, co się wydarzyło na Brytanii. Bez setupu to ja sobie mogę jeździć, kurwa. Boże, ten wyścig to... nie wiem, w deszczu? Nie wiem. Może nie. Może nie, jak były intery, to chociaż...
Jakby był wyścig w deszczu, to bym się nie obraził. Nie. Jest. Nie deszcz. Jaką masz aerodynamika skrzydła przedniego? Ty, bo się... Ja, nie da się wczytać już tego. Nie da się. Dobra, to ja nic nie ustawiam. Trudno, jadę bez setupu. I to już bez różnicy w zasadzie teraz. Formujące. Mhm. Ja mam lipę, bo startuję od wewnętrznej. Dobra, powodzonka. Wzajemnie. Wcześniej nas jechało 15 czy 16? A nie wiem nawet. Żółta flaga? Paliwa zapomniałem ustawić, ale dobra, już czuł. Teraz sobie przypomniałem. Start. Good job.
Ciekawe ile bez setupu teraz tracę. Seba, kto jest za tobą? Olek. A za Olkiem wiesz może? Nie wiem. Dużo traci do ciebie Olek? Jakieś pół sekundy. A teraz może sekundę. Kurwa, wyjebałem. Szlak.